Słuchasz Radia Pryzmat Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Witamy bardzo serdecznie w Radiu Pryzma. Tutaj Operacja Styl. Daniel Czerniawski, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w studniu nie jestem sam. Mamy dzisiaj wyjątkowego gościa. Jest z nami Kamil, chociaż może lepiej powiedzieć, że jest z nami. Budda, czyli internetowy twórca, ma kanał na YouTubie, człowiek, który ma w swojej działalności bardzo wiele elementów. Witamy cię serdecznie, cześć. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, witam Ciebie. Na samym początku chyba najlepszym pytaniem będzie: dlaczego taka nazwa? W internecie jesteś znany jako Budda. Skąd to się w ogóle wzięło? Czy to jest to jakieś nawiązanie do religii, czy do czegoś może zupełnie innego? Nie, absolutnie. Nazwa Budda to zwyczajnie i najprościej w świecie moje nazwisko. Przed przed tym w nazwisku jest jeszcze La, nazywam się na imię mam Kamil, nazywam się La Stąd wzięła się Ksywa od y, czasów szkoły podstawowej. Koledzy mówią na mnie Budda. No i tak się przyjęło też w mediach społecznościowych. Nazwa taka bardzo przyciągająca. Jeżeli chodzi o media społecznościowe, no to chyba można powiedzieć, że YouTube jest takim twoim podstawowym miejscem działalności. Tam masz y, kanał. Jak wielu jest oglądających y, twój kanał? Wiesz co? Wbrew pozorom, ja zacząłem od Instagrama i to stamtąd o. się tak naprawdę y -y. wywodzę. Natomiast y, później otworzyłem na YouTube'a na wiele pytań. Po prostu odpowiedzią na wiele pytań z Instagrama był po prostu YouTube. Na YouTubie obecnie ogląda 200 tysięcy subskrybentów, zebrało się. Natomiast materiały ogląda znacznie więcej ludzi niż jest tych subskrypcji, no bo YouTube ma dopiero 3 miesiące. Początkowa była tylko jedna dziedzina i wszystko można było określić słowem motoryzacja. Natomiast na chwilę, na chwilę obecną, żeby nie było monotonii, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na jeden temat. Myślę, że można określić wszystko słowem lifestyle. Czyli to jest po prostu styl życia. To pokazujemy tam w taki sposób styl życia człowieka, który ma dostęp do jakichś tam sportowych samochodów, tworzymy materiały. No, zwykle kręcą się one dookoła sportowych aut, czasem odbiegają yy, na jakieś tematy poboczne, natomiast, no, zwykle jednak. Zwykle jednak ta motoryzacja jest sercem tego kanału. Styl życia youtubera to taka bardzo ciekawa kwestia, no bo youtuber jednak ma widzów. Czy ty możesz na dzisiaj powiedzieć, że czujesz się znany, popularny, coś takiego? Wszystko to tak naprawdę jest kwestia gustu, bo dla jednych osobą popularną jest dopiero na przykład Frisk, który zebrał tych widzów 3 miliony. Czy, czy inni twórcy, którzy mają ich milion. Według mnie jestem osobą jakoś tam rozpoznawalną, która musi zacząć już powoli dbać o swój wizerunek i tak dalej, przejmować się troszeczkę i uważać na to, co mówi publicznie, natomiast nie jestem jakąś tam chodzącą gwiazdą polskiego internetu. Czyli jeszcze niekoniecznie jest tak, że wychodzisz z domu i od razu musisz rozdawać autografy, e, pozować do zdjęć? Yy, nie, aż tak nie jest. Natomiast... Ale jednak właśnie kwestia tego, czy ludzie cię czasem rozpoznają na ulicy, gdzieś tam tak. e, podchodzą, przybijają piątkę, zdarza się. Bardzo tak. często, jeżeli chodzi o przejście galerią handlową, jest to niewykonalne przejście rynkiem głównym dużymi ulicami też jest to niewykonalne, chyba że w kapturze i czapce. Natomiast nie jest to aż, taki, aż taki, taka skala tej popularności, tego słowa klucz popularność, że ludzie wystają mi pod domem i nie mam jak wyjść jak gwiazdy Hollywood, ale, ale taka rozpoznawalność właśnie w kwestii zdjęcie autograf, piona i, i dwa słowa jak najbardziej. Podchodzą do ciebie ludzie i co z reguły mówią? Jakie są ich reakcje, kiedy cię na przykład spotykają w jakimś miejscu? Wiesz co, to dzieli się na dwie takie główne reakcje. Jedna to jest taka, która kumpel mówi do kumpla ej, to chyba Buddha. I obydwoje dochodzą do wniosku, że to ja, więc albo zdobywają się na odwagę i podejdą o zdjęcie, albo nie. I druga, druga, druga tam reakcja to jest taka stuprocentowa, znaczy druga, drugie 50% tych dwóch reakcji to jest taka: ty, byku, oglądam cię na YouTubie. Możemy zbić pionę i sobie zrobić zdjęcie? To są już takie osoby pewne, które wiesz, mają pa pamięć do twarzy i podchodzą na 100% pewne, że to ja, i na 100% pewne, że zrobię sobie z nimi zdjęcie. No, kanał na YouTube prowadzisz, jak wspomniałeś, od niedawna, natomiast w takiej przestrzeni internetowej już trochę jesteś, już można śmiało powiedzieć, że masz pewne doświadczenie. Jak budować relacje ze swoimi widzami, ze swoimi... Odbiorcami, żeby faktycznie pójście jednak, no, mieć to jakąś, powiedzmy, rozpoznawalność, czy też t, to, żeby Twoje materiały po prostu były oglądane. Jak to po prostu zrobić? Bo na samym początku na no, pewnie jest ciężko, pewnie się nie ma nic. Jak to było w Twoim przypadku? Wiesz co, dla mnie kluczowym był pozytywny odbiór tego, co robię, czyli bardzo skupiałem się nad tym, jak widzą mnie moi obserwujący i nie stawiałem ponad wszystko popularność, żeby być osobą hejtowaną, ale popularną. Są takie osoby, ja tego bardzo nie popieram. No i tak. Właściwie jak wszędzie, jak i w zawodzie, jak i w szkole, jak i w YouTube. Początek jest najtrudniejszy. Szczerze mówiąc, ja swoje pierwsze tysiąc followów na Instagramie zdobywałem bodajże pół roku. Teraz tak naprawdę robię to w ciągu półtorej dnia, dwóch dni, więc to po prostu wszystko idzie ze sobą jakoś w parze. No można śmiało powiedzieć, że YouTube działalność w internecie to jest twoja praca? Czy powiedzmy, masz oprócz tego jakieś takie zajęcie, czy na tym się raczej tylko skupiasz? Tak, ja ogólnie zajmowałem się już wieloma rzeczami w swoim życiu. Natomiast... Człowiek orkiestra, można powiedzieć. Tak, człowiek biznesu niby. Tak, słyszałem, natomiast ja się za kogoś takiego nie uważam. W każdym razie tak, zajmuję się również innymi rzeczami. Początkowo zajmowałem się sprzedażą przez, interne... przez telefon internetu, poprzez chodzenie po ludziach od domu do domu i sprzedawaniu tego internetu, poprzez jakiś tam nawet był kiedyś handel serami. Kończy się to wszystko teraz na wypożyczaniu sportowych samochodów i to jest to, czym zajmuję się głównie. No i oczywiście już jako pracę traktuję również YouTube'a, no bo skoro coś przynosi Ci zyski, to jest to dla ciebie chyba pracą, myślę, że można tak powiedzieć. Czy jest w ogóle taka opcja, żeby się z samej pracy, z samej działalności na YouTube w internecie Utrzymywać w Twoim przypadku? Czy to jeszcze nie jest, nie jest jednak taki etap? Wiesz co, w moim przypadku nie, bo mam bardzo dużo kosztów związanych z życiem. Z i też z działalnością kanału. Ta. Z działalnością kanału mam chyba największe koszty, ale oprócz tego mam również koszta związane z życiem. Jestem osobą, która ma jakieś tam kredyty i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które ja muszę co miesiąc płacić i na które nie byłoby mnie stać z samego YouTube'a, jakbym ciągnął content, który kosztuje mnie. Tyle każdy z odcinków, yy, to nie dałoby to rady. Natomiast dla takiej osoby, która powiedzmy ma tam jakieś koszty życia na poziomie 3, 4, może 5 tysięcy złotych miesięcznie, nie ma tych kredytów, leasingów, zobowiązań, to myślę, że YouTube jak najbardziej mógłby stać się takim głównym źródłem zarobku. E, działo się to w styczniu tego roku, e, kiedy miał miejsce finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej e, Pomocy. I tutaj wystarczy chyba przeczytać tylko. Na Nagłówek, tu akurat nagłówek z Gazety Krakowskiej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2020 Kraków. YouTuber wsadził do puszki wolontariusza 10 tysięcy złotych. Film robi furrore. No właśnie, ten YouTuber to oczywiście nasz gość, czyli Budda i jego film. Faktycznie, co, co tutaj dużo mówić? Po prostu podszedłeś do wolontariusza, który stał z puszką i w gotówce przekazałeś mu 10 tysięcy złotych. Dość nietypowa akcja, skąd taki pomysł? Wiesz co, to był pomysł. Ogólnie to wszystko zaczęło się od tego, że ja kiedyś stworzyłem film dla moich widzów, w którym dałem im wybór, czy idziemy w stronę YouTube'a, na którym ja zarabiam, czy idziemy w stronę YouTube'a, na którym oni oglądają treści nieobarczone żadnymi reklamami. Dałem wybór widzom, dlatego że wszyscy twórcy od kopa wrzucają reklamy. W cudzysłowie od kopa od razu wrzucają reklamy i wielu widzom się to nie podoba. Ja dałem taki wybór, moi widzowie bardzo dojrzale uznali: róbmy reklamy, ale przeznaczaj te pieniądze pieniądze na YouTuba. Więc ja umówiłem się tak bez żadnej umowy w każdym razie słownie z moimi widzami, że każda złotówka każda złotówka, przepraszam, zarobiona na YouTubie, to jest złotówka, którą ja przeznaczam na YouTuba. A że w tamtym czasie tych złotówek było troszeczkę więcej, no to uznałem, że dobrą akcją będzie wsparcie Wośpu, który dla mnie jakoś tam od dzieciaka był takim raczej byłem zwolennikiem Wośpu. Zwykle pomagam tylko i wyłącznie zwierzętom. Takie mam jakieś podejście. Pomagam schroniskom, natomiast y, przyszedł czas na woźb. Y, uznaliśmy, że to będzie fajny film, a żeby ludzie nie mogli zarzucić jeszcze chęci zarobku na tym filmie, który wygenerował bardzo duże wyświetlenia, y, to film ten nie miał 10 minut, co oznacza, że nie mogłem na niego nałożyć reklam. Y, co za tym idzie nie zarobiłem z tego filmu tak naprawdę ani złotówki. Y, więc wytrąciłem ten główny argument hejterom, że zrobiłem to żeby zarobić drugie 10 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o to, co się działo, to było w Krakowie. No i tutaj z filmiku wiemy, że wolontariusz zareagował w ten sposób, nie wiem, czy mi serduszek dla ciebie nie zabraknie. Ja do tego podchodzę wręcz przeciwnie. Jeżeli chodzi o WOŚP na szybko wracając, yy, zarzutów o to, że zrobiłem to pod publikę była cała masa. Oczywiście było więcej ludzi, którzy twierdzili, że to dobry ruch, że w porządku, że skoro pomaga, to niech nagrywa i tak dalej. Ja to nagrałem tylko i wyłącznie po to, yy, żeby pokazać, że pieniądze zarobione z YouTube'a również przeznaczam na jakieś cele charytatywne, bo byłem na to umówiony z widzami. A poza tym załóżmy, że z 900 tysięcy ludzi, którzy obejrzeli, które obejrzeli żało ten materiał. Przykładowo 1% wrzuci 2 zł. 1% z 900 tysięcy wrzuci 2 zł. To już jest. Dużo, dużo więcej w tych puszkach, więc to było po to. Natomiast jeżeli chodzi o rozdawanie pieniędzy widzom i tak dalej. Ja troszeczkę przestudiowałem marketingu, troszeczkę przestudiowałem takiej psychologii, która może się opierać na tym, co myślą widzowie na mój temat, i tak dalej, i tak dalej. I pieniądze to jest coś, co w dzisiejszym świecie bardzo przyciąga uwagę ludzi. Bardzo przyciągają nagłówki w stylu 2000 zł, 5000 zł, 100 tysięcy złotych, liczby bardzo przyciągają ludzi, a że zarabiam z YouTube. To postanowiłem nikomu innemu jak po prostu moim widzom te pieniądze prezentować. Na mitapie ze mną rozdałem bodajże 700 zł, to było 500 zł dla pierwszej osoby, i postówce dla dwóch kolejnych. Natomiast szczerze mówiąc, z tego filmu zarobiłem pewnie około 400 z wyświetleń. Do tego wszystkiego są jakieś tam lokowania produktów, więc tak naprawdę nie dołożyłem do tego ani złotówki. A widzowie zawsze odczuwają wtedy jakąś taką więź ze mną, w związku z tym, że jednemu z ich grupy. Rozdałem pieniądze, i równie dobrze, przykładowo 100 tysięcy innych osób mogło pomyśleć, że to było blisko, żeby trafiło na nich. Więc traktuję pieniądze jako takie narzędzie, po prostu do tego, żeby widzów do siebie troszeczkę zbliżyć. Muszę się jakoś wyróżnić. Na zagranicznym YouTubie takie rozdawanie pieniędzy to już jest kosmiczna skala na zagranicznym YouTubie dobrze zarabiający youtuberzy potrafią swoim kumplom rozdać Lamborghini warte paręset tysięcy złotych, potrafią rozdać dziesiątki tysięcy złotych przypadkowym ludziom e, i na czymś takim się wzoruje, ale tak jak mówię w ramach w, mia w miarę jakich tam e, możliwości generuje mi YouTube, czyli ja nie rozdaję Lamborghini, ale 700 zł na mitapie to nie jest duży wydatek. Dobrze, że wspomniałeś o Relacji z widzami, jest nimi spotkanie i tak dalej, to pewnie te spotkania się zdarzają. Właśnie, jacy są twoi widzowie? Kto ci ogląda? Oczywiście masz dostęp do pewnych statystyk, natomiast tak ogólnie, jaka to jest grupa? Czy tam jest raczej więcej mężczyzn czy kobiet? W jakim są wieku ci odbiorcy? Co o tym powiesz? Wiesz co? Jeżeli chodzi o statystyki, to część z nich przekłamuje. Na pewno statystyki nie przekłamują tego, jaka płeć mnie ogląda i 95% to zdecydowanie mężczyźni, tylko 5% to kobiety. No tutaj nie przekłamują statystyki, bo. Po co facet miałby klikać, że jest kobietą albo kobieta, że jest facetem. Natomiast statystyki wskazują, że tam bodajże 60 parę procent osób to są osoby w wieku powyżej 18 lat. To są statystyki niestety przekłamane, dlatego że 14 czy 15-latek kliknie, że ma 18 lat podczas zakładania konta, żeby mieć dostęp do wszystkich treści. Więc tutaj się statystykami nie będę podpierał, bo one są w 99% przekłamane. Nie tylko u mnie, ale i u wszystkich twórców. Natomiast u mnie na etapie zebrało się ostatnim razem w okolicach 200 osób. Na mitapie, z czego, żeby nie skłamać, w wieku 13-15 były ze 4 osoby, a zdecydowana większość, ponad połowa, to były osoby powyżej 16 roku życia. Masa ludzi przyjechała samochodami, co oznacza, że są pełnoletnie. Także, i, I również widzę po osobach, które podchodzą do mnie po zdjęcia, po autograf, pogadać, to są raczej osoby starsze. Myślę, że realnie, jak ja bym miał napisać prawdziwe statystyki, to w okolicach 60% to są osoby powyżej 16 roku życia. Natomiast reszta to są osoby, które tam gdzieś jeszcze końcówka podstawówki, początek gimnazjum, takie poniżej 15. Jeżeli chodzi o Twój kanał, podstawową sprawą jest motoryzacja, no i to też kwestia tego, jak można się postrzegać, powiedzmy, nie znając Twojego kanału. Jest sobie, powiedzmy, młody człowiek, porządnie ubrany, no i obok niego masę drogich, sportowych samochodów. Gdzieś tam to jest taki trochę. Na samym początku można odnieść takie wrażenie, że to właśnie jest Twoja działalność. Faktycznie, jeżeli chodzi o samochody, one się gdzieś tam pojawiają w Twojej działalności. Skąd ten pomysł? Skąd to zamiłowanie właśnie do sportowych samochodów? Zamiłowają to jak u każdego, nic specjalnego i to wręcz banalne, czyli od dzieciaka, jakieś tam gry wyścigowe i tak dalej, i tak dalej. Mój brat był osobą, która jak ja jeszcze nie miałem 18 lat, nie miałem nawet prawa jazdy, zawsze tam jeździł szybko. Mnie to zawsze jakoś tam cieszyło, eee, sprawdzałem, znaczy sprawdzałem, byłem ciekaw jakichś tam limitów samochodów, limitów w zakrętach i tak dalej, i tak dalej. Eee, to były rzeczy, które mnie jakoś tam za dzieciaka bardzo cieszyły, eee, cieszyły mnie symulatory wyścigów. Eee, no i jak każdy dzieciak, eee, chciałem kiedyś takimi samochodami jeździć, naprawdę, takimi jak jeździło się właśnie w Need for Speedzie, czy w Forzy Horizon, którą bardzo dobrze wspominam i w którą bardzo dużo grałem w tą grę, także no myślę, że stąd zamiłowanie. Zamiłowanie zdecydowanie od dzieciaka najprościej w świecie z gier. To tyle od nas. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Tak jest. Dzięki Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich, przede wszystkim widzów. No i wszystkiego dobrego dla Was. Daniel Czerniawski, dziękuję. Kłaniam się.